Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest cykl filmów o mojej strasznej rozmowie, straszliwej, przerażającej, smutnej, jednej z najstraszniejszych, jakie odbyłam. Z człowiekiem, który rozmawia ze mną o tym, że on chce się zabić, tylko chciałby ustalić ze swoją rodziną, jakie zabezpieczenie finansowe ma im stworzyć, zanim się zabije, a oni nie chcą z nim rozmawiać. I on się mnie pyta, on ode mnie potrzebuje takiej pomocy, żebym ja mu powiedziała, jak im wytłumaczyć, jak żonie wytłumaczyć, że ona ma po prostu powiedzieć, ile ona chce pieniędzy, zanim on się będzie mógł zabić. To jest takie dno depresji, że nawet nie wiem, jak to skomentować. Po prostu minutą ciszy. Jestem przerażona. I tę serię filmów nagrywam po to, żeby wam pokazać, w jakich mechanizmach ten człowiek doszedł do tak straszliwego miejsca. Są to typowe mechanizmy DDA. No i też mechanizmy używania mózgu przez inteligentną osobę, która nie rozumie, jak działa umysł. Dlatego, że inteligentna osoba może swojemu umysłowi i swoim umysłom zrobić dużo więcej kłopotów niż osoba nieinteligentna, dlatego, że ma ku temu więcej narzędzi. Ona więcej może zamieszać. Ona więcej może wymyślić niż osoba nieinteligentna. I dlatego problemy psychologiczne ludzi inteligentnych są dużo głębsze niż ludzi nieinteligentnych. W pierwszej części omówiłam właśnie tę podstawową wiedzę, którą każdy powinien mieć, czyli umiejętność odróżniania emocji od nastrojów i emocji i nastrojów od myśli. W drugiej części omówiłam skrypt Zosia Samosia. A teraz będę rozmawiała o tym, że ten człowiek mi krzyczy, płacze, piszczy, że on jest wycieńczony już staraniami. On już nie chce dla siebie pomocy, on już nie chce się leczyć, bo on jest wykończony tym całym procesem. No i ja się go pytam, jaki w zasadzie był ten proces, bo przecież on nie był na żadnej psychoterapii, leków jeszcze nie ma dobrze dobranych. Tam parę razy był u psychiatry, różne leki były próbowane. Teraz w ogóle odstawił leki. I on nawet nie zaczął tego procesu, więc czym on jest właściwie taki wykończony? Taki wykończony, że on nie chce tego procesu nawet zaczynać. No i on mi tłumaczy, że staraniem się ogarnąć. Czyli nigdy nie zastosował metody wyjścia z błędnego koła, ale on to błędne koło napędza jak chomik od tylu lat, że jest już zrezygnowany i ma dosyć i on już nie chce próbować. On mówi, że nienawidzi swoich bliskich, bo oni mu cały czas mówią, żeby poszedł na terapię, że w ogóle go nie rozumieją. Podczas gdy jego bliscy sami byli na terapii i bardzo dobrze go rozumieją. No on nie potrafi spojrzeć ich oczami właśnie dlatego, że jest utopiony w tych skryptach DDA ze swojego domu. No i ja wierzę, że on jest wykończony. Tylko właśnie on nigdy nie podjął właściwej ścieżki leczenia. Tylko cały czas podejmował bardzo intensywnie podejmował skrypt DDA Zosia Samosia. Czyli tak, on ma problemy emocjonalne. Te problemy emocjonalne tworzą bardzo długie, bardzo ciężkie, złe nastroje. Te złe nastroje kształtują jego zachowania, które ranią jego bliskich oraz kształtują jego myśli,
które wpływają na to, no, które są po prostu interpretacją świata, tego, co go spotyka, interpretacją jego życia, interpretacją opartą o jego nastroje, które wzięły się z emocji, które nie są dostrojone do normalnego życia i do normalnych ludzi, tylko do jego dysfunkcyjnego domu. Czyli facet tworzy sobie w ogóle iluzję światów. I poprzez tę iluzję nakłada na swoją partnerkę, na swoich bliskich, na swoich przyjaciół, na świat w ogóle. I jest potwornie nieszczęśliwy, bo nie potrafi ich sprawić, że oni będą szczęśliwi. No i tak, on przenosi skrypt Zosi Samosi i niedostępności emocjonalnej na swoją partnerkę, do swojego domu, ponieważ tak, miał nadkontrolującą, odrzucającą matkę, taką jak matka Ruszpunki, i ojczyma, który go bił. No i on nawykł do tego, że musi się bardzo starać, żeby oni nie byli niezadowoleni, a równocześnie musi się trzymać od nich jak najdalej emocjonalnie. Żeby oni go nie mogli poranić, tak? On jest nauczony tylko dawać, nie jest nauczony brać. No i jego partnerka jest nieszczęśliwa, no bo... bo ona chce partnerstwa, bo ona chce bliskości, a nie dystansu. A im bardziej ona jest niezadowolona z tego, że bliskości, że jest problem z bliskością z nim, tym bardziej on się odsuwa, bo ona jest niezadowolona. I tym bardziej on się stara dać jej jakiejś rzeczy, o której w ogóle nie chodzi. No i w tym momencie właśnie doszło już do tego, że on w szczycie tego skryptu Zosia Samosia wymyślił, że on się zabije, tylko najpierw zarobi dla niej odpowiednio dużo pieniędzy. No i jest wściekły, że ona nie chce potraktować tego poważnie, co on mówi. Ona nie chce go zrozumieć z jego pomysłem. Ona nie chce przyjąć, że to jest w ogóle najbardziej racjonalna rzecz, którą on może zrobić i to jest dla jej dobra. No i nie da się jej po prostu przetłumaczyć tego. I on chce tylko, żeby ona to zrozumiała. Ona go blokuje, tak? Żeby do niej nie pisał, żeby do niej nie dzwonił, żeby jej nie mówił tego, bo nie można powiedzieć osobie, która cię kocha, niczego bardziej strasznego niż to, że chcesz się zabić. Nie można. No więc kobieta się dystansuje dla własnego bezpieczeństwa i no i jak sądzę, czeka, że on albo dojdzie po prostu do takiego dołu, że się od niego odbije, albo on na tym dole zostanie. No ale bez niej, tym bardziej, że tak, ona się dystansuje, a jeśli ona się nie dystansuje, no to on jej właśnie tłumaczy, że ona powinna od niego odejść, że on się i tak zabije. Więc jakby no, ona nie ma nawet wyboru, nawet ona nie ma możliwości być blisko, tak? No i on nie rozumie, czemu ona nie chce tego zrozumieć i on się tak nakręca i wypala w tłumaczeniu jej, że to jest właściwe. Czyli tak, facet ma bardzo trudne, bardzo przykre emocje, bo ma stwierdzone, akurat to ma stwierdzone, na psychoterapię nie poszedł, ale tak jak mówiłam, do psychiatry po jakieś leki tam chodził, ma stwierdzone poważne zaburzenia afektywne i jest w głębokiej bardzo depresji, więc już sam z siebie jest zmęczony. I on przez cały ten związek, ale także wcześniej, przez całe swoje życie, czyli po prostu możemy powiedzieć przez całe swoje życie, starał się, żeby jego bliscy byli zadowoleni. Miał bliskich, czyli matkę i ojczyma, którzy nigdy nie byli zadowoleni, a on się starał z jednej strony się chronić, z drugiej ich zadowolić. Potem wchodził w różne związki, w przyjaźnie i starał się z jednej strony chronić, chociaż nie było może przed czym, a może było, nie wiem, bo nawet jeśli go zapytam, to będą tylko jego interpretacje. A z drugiej strony zadowalać tych ludzi. Ale zadowalać jako Zosia Samosia, czyli on nie pytał, on
czy tam nie patrzył, czego ci ludzie potrzebują, nie słuchał, czego oni potrzebują, tylko sam wymyślał. I oni byli wiecznie niezadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że on z nimi wchodził w teoretycznie bliskie relacje, a trzymał ogromny dystans emocjonalny. Więc oni się czuli osamotnieni. Kolejne kobiety czuły się osamotnione, odrzucone i obecna partnerka również. Więc narzekała, mówiła mu, że ją to boli, że to jest dla niej krzywdzące. I on jako Zosia Samosia słyszał tylko, że on nie jest w stanie sprostać jej wymaganiom. Wyobraźcie sobie, jakie temu wszystkiemu towarzyszą emocje. Nie dość, że jesteś w rozpaczy, bo masz depresję, to jeszcze jesteś w rozpaczy, bo twój związek się sypie. Jesteś w rozpaczy, bo słyszysz, to nie jest do ciebie mówione, ale i tak to słyszysz, bo tego nawykłeś, że jesteś beznadziejny. Starasz się z całych sił zadowolić czyjeś oczekiwania, nie znając tych oczekiwań, dlatego że nie chcesz ich wysłuchać, tylko chcesz je wymyślić, bo jesteś Zosią Samosią. Można to też nazwać skryptem superbohatera. Ale myślę, że Zosia Samosia tutaj jest lepsza. Czyli tak, próbujesz wymyślić, czego ktoś może od ciebie potrzebować, ale ty sam jesteś osobą, która w ogóle nie bierze, tylko daje. Jeśli nie bierzesz, jeśli nie umiesz przyjmować, to ty w zasadzie nie wiesz, co może uszczęśliwić człowieka. Nie wiesz. Więc próbujesz wymyślić. Próbujesz wymyślić to na podstawie swojej zaburzonej matki i swojego zaburzonego ojczyma. A co dla nich było istotne? No, twoja zaburzona, nadkontrolująca, odrzucająca matka zawsze dbała o to, żebyś miał co jeść i zarabiała pieniądze, prawda? Nie było bliskości emocjonalnej. Twój ojczym to w ogóle był człowiek, którego interesowały tylko pieniądze, które zawsze były potrzebne na jego chlanie albo inne przyjemności. Czy nie wiem, czy chlanie jest przyjemnością dyskusyjne, no ale na jego jakieś tam zachcianki, wydatki i nałogi. Czyli myślisz sobie, no muszę dawać jej pieniądze. I ona jest, cały czas mówi, nie dajesz mi tego, czego potrzebuję. Ja tęsknię za tobą, ja cię potrzebuję. A ty myślisz sobie, więcej pieniędzy. No i dostarczasz jej te pieniądze, a ona jest nadal niezadowolona i ci mówi, że ją ranisz. Więc myślisz sobie, że musisz się bardziej postarać. I znowu się bardziej starasz i jeszcze bardziej się starasz i jej to wszystko wytłumaczyć. Czyli tak, masz depresję, masz frustrację, masz niezadowoloną, nieszczęśliwą, płaczącą przez ciebie osobę, którą uważasz, że kochasz. I masz coraz bardziej zwiększające się wysiłki, żeby ją zadowolić, ale nie wiesz, czym ją zadowolić, bo nie słuchasz, co jest jej potrzebne, tylko sam wymyślasz, bo jesteś Zosią Samosią. I tak wymyślasz w jej przypadku, w przypadku przyjaciół, w przypadku tej matki dalej. W przypadku różnych ludzi, których spotykasz, próbujesz wymyślić. Teraz weźcie sobie, wyobraźcie sytuację, w której próbujecie wymyślić, jak uszczęśliwić 10 osób dookoła Was. I oczywiście, jeśli znacie te osoby, bo jesteście uważni, to nawet nie będzie takie trudne. No, ale jeśli jesteście Zosią Samosią, to nie znacie tak naprawdę tych swoich bliskich, więc nie wiecie, co ich tak naprawdę uszczęśliwi. Albo wiecie, ale nie dopuszczacie do tego, bo nawykliście do tego, że nie ma nic groźniejszego niż bliskość. Więc powiedzmy, że macie uszczęśliwić 10 osób, które znacie ze sklepu, z autobusu albo z równoległej klasy w szkole. Czyli tak no, z twarzy znacie, nie? Albo znajomych na Facebooku, których nigdy na żywo, na oczy nie widzieliście. I macie wymyślić, jak ich uszczęśliwić. No, co spróbujecie zrobić? No, kupić im jakiś prezent, prawda? Im droższy, tym zakładacie, że będą szczęśliwsi. No bo co można wymyślić innego w sprawie osoby, której nie znasz? No tylko coś za hajs. No i to się cały czas nie udaje. Czyli ty się coraz bardziej starasz,
zadowolić te osoby, nie wiesz, w jaki sposób to zrobić, bo ich nie słuchasz, bo jesteś Zosia Samosia i one są cały czas niezadowolone. I ty któregoś dnia jesteś już tak wyczerpany, jak chomik, który całe życie biegał po tym kółeczku. I padasz po prostu na ryj. I padasz na ryj i leżysz we własnych odchodach, rozczarowany, zniszczony, nieszczęśliwy, pogrążony w beznadziei i samotny. I myślisz sobie, że wszystkie twoje wysiłki nic nie dały. To znaczy, że już nie dadzą. I chciałbyś się zabić. Bo po co ci takie życie? Rzecz w tym, drogi chomiku, że nie zdajesz sobie sprawy, że istnieje jakieś życie poza tym kółkiem. Czy poza klatką. Ta klatka to jest ten mindset, który ukształtowali ci twoi opiekunowie z dzieciństwa. To kółko to jest jedyna droga, jaką znasz, no bo po klatce to tak nie pochodzisz za dużo, nie? A po tym kółku możesz iść do przodu i do przodu mieć taki do przodu, tak naprawdę nie do przodu, tylko mieć iluzję, że idziesz do przodu, a kręcisz się w kółko. Jesteś cały czas w tym samym miejscu, realizujesz cały czas te same skrypty, które obowiązują w tej klatce. Kółko nie jest drogą. Nigdzie nie dojdziesz. Zamęczysz się. Może zdechniesz w tym kółku. A świat dookoła będzie po tobie płakał. Jeśli jesteś faktycznie chomikiem, no to będzie płakało po tobie dziecko czy dzieci, które miały cię w pokoju. Ale ty nawet nie ogarnąłeś, że jest jakiś pokój. Że są jacyś ludzie, którzy cię kochają. I gdybyś tylko zechciał wyjść z tego kółka, gdybyś tylko uwierzył, że jest sens wyjść z tego kółka, to oni by ci pokazali świat. I sam byś też mógł pójść i ten świat eksplorować. Ale ty się tak boisz wyjść z tej klatki, bo tak bardzo wierzysz, że nic poza nią nie ma, że nawet jak jesteś wyjmowany z tej klatki, to ty i tak to kółko trzymasz kurczowo i zabierasz je na zewnątrz i popierdalasz po tym kółku. I albo w tym kółku skończysz, albo przyznasz, że jeśli chodzi o umysł, o psychikę, to w dupie byłeś i gówno widziałeś. I tam na zewnątrz tej klatki nie może być gorzej niż w tej klatce. Więc wychodzisz w bojaźni i drżeniu. Nie z nadzieją na to, że będzie lepiej. Bo ty nie umiesz mieć tej nadziei i spoko. Wystarczy założyć logicznie, że będzie inaczej niż w tej klatce. Ale musisz całkowicie porzucić tę klatkę i stać się po prostu bezdomnym chomikiem w świecie. Ta klatka to są te skrypty. To wszystko, co pozwoliło ci przetrwać z dwójką, czy też z jednym, czy z kilkorgiem zupełnie szalonych dorosłych, gdy byłeś dzieckiem. I jeśli ktoś ci mówi, że twoje zachowanie się na przykład nie zmienia, a ty mówisz, że ty się starasz przecież je zmienić, to prawdopodobnie ten ktoś ci mówi, że zasada twojego postępowania się nie zmienia. Tak? Odwołujemy się teraz do Kanta i jego imperatywu kategorycznego. Miej pewność, że możesz chcieć, by zasada twojego postępowania stała się prawem powszechnym. Zasada postępowania, czyli jakaś logika, jakieś założenia stojące u tego, u podstawy tego zachowania, które wybierasz. I
Jeśli masz mieć pewność, że mógłbyś chcieć, by zasada Twojego postępowania stała się prawem powszechnym, no to chyba nie będziesz chciał, żeby to była zasada postępowania z Twojego dysfunkcyjnego domu. To musi być jakaś inna zasada. Czyli tę zasadę musisz porzucić. Te zasady to są te skrypty DDA właśnie, czyli na przykład Zosia Samosia, musisz porzucić. Skrypt Zosia Samosia doprowadził Cię na tym kółku do skrajnego wykończenia, gdzie Ty mi mówisz, człowieku, że Ty nie masz siły na terapię, bo Ty już jesteś wykończony próbami zmienienia siebie, a na terapii nie byłeś. Bo próbowałeś sam się ogarnąć. I ja Ci mówię, to nie działa. To nie zadziała, to nigdy nie działa. Nie można samemu zmienić swojego mindsetu, no poza kilkoma wyjątkami, ale to absolutnie wyjątkami, co to się może przydarzyć. Nie możesz sam zmienić swojego mindsetu, ponieważ myślisz swoim mindsetem. Czyli wszystko, co stworzysz, będzie w ramach tego mindsetu. Dlatego jest Ci potrzebny drugi człowiek. Dlatego jest Ci potrzebny psychoterapeuta. Albo ja, tak? Ja Ci zrobię interwencję kryzysową, ja Ci zrobię konsultację, ja Ci powiem, gdzie są jakieś problemy, tak? Określę je. Mogę Ci wyłapać błędy w zasadach Twojego postępowania i wysłać Cię do odpowiedniego specjalisty, tak? Bo ja nie robię psychoterapii, ja robię terapie krótkoterminowe, konsultacje, interwencje kryzysowe, niedługotrwałe psychoterapie, bo ja bym po prostu oszalała, gdybym miała z chomikiem biegającym po kółku 3-4 lata, przynajmniej dwa, bo przynajmniej tyle powinna trwać psychoterapia, męczyć non-stop temat tego, żeby on wyszedł z tego kółka i z tej klatki. Ja bym oszalała. Ja mogę powiedzieć chomikowi, że biega po kółku i jest w klatce i dopóki nie wyjdzie z klatki, nie zrezygnuje z kółka, nie będzie sobie tłumaczył, że kółko jest drogą, dopóty dalej będzie taki zmęczony, jaki jest i taki zrezygnowany. No. To taka dygresja na temat usług, jakie świadczę. Natomiast wracając do mojego rozmówcy chomika i jego wykończenia. Jeżeli trafiasz na to, co działa, co Ci pomaga, co jest dla Ciebie dobre, to nie jesteś zmęczony. Więc jeśli jesteś wykończony swoim własnym stanem psychicznym, to znaczy, że myślisz w sposób, który jest dla Ciebie szkodliwy. Dobre rzeczy są proste. Złe rzeczy są skomplikowane, bo muszą kamuflować iluzje, kłamstwa, błędy, krzywdy. Iluzje muszą być skomplikowane. A prawdziwe dobre rzeczy nie. Więc jeśli czujesz, że jakaś sytuacja Cię męczy, to znaczy, że źle w niej postępujesz. Po prostu zasada Twojego postępowania jest niewłaściwa, jest dysfunkcyjna, jest wzięta z Twojego dysfunkcyjnego domu. Zrezygnuj z niej. Nie masz pomysłu na inną? Nie miej. I tak się pojawi. Tylko wpuść ją, zrób jej miejsce temu nowemu rozwiązaniu, temu nowemu myśleniu. Bo dopóki upierasz się, że klatka i kółko muszą zadziałać, dopóty nie ma miejsca na żadną drogę, bo droga się w klatce nie zmieści. I naprawdę wystarczy, że stwierdzisz na podstawie tego, że jesteś w jakiejś sytuacji nieszczęśliwy, to jeśli założysz, że Ty jesteś taki sraki i owaki i dlatego ta sytuacja jest nie dla Ciebie, to i tak będziesz nieszczęśliwy.
Jeśli założysz, że to jest czyjaś wina, prawdopodobnie również będziesz nieszczęśliwy, nawet jeśli jest to jego wina. Dopiero gdy zmienisz zasadę swojego postępowania, ta sytuacja męcząca, wykańczająca, unieszczęśliwiająca przestanie na ciebie działać w ten sposób i zacznie w inny, albo się skończy. I właśnie nie musisz mieć nic poza swoim kółkiem. Po prostu zrezygnuj z tego kółeczka i stwierdź, że nie masz nic. Nie masz w tym momencie mindsetu. Jest to zen, jest to trudne, ale to nie jest niemożliwe. Jeśli masz przekonanie do tego, że to działa, że ty nie wiesz, to jak nie wiesz, to nie działasz. Tylko po prostu stoisz i patrzysz, prawda? A rzeczy się dzieją. Jeśli masz pusto w głowie, bo ty nie wiesz, to jest miejsce, żeby te nowe rzeczy weszły do twojej głowy i wprowadziły tam zmiany. Czyli na przykład pokazały ci, że tę samą sytuację można rozwiązywać na wiele różnych sposobów. I niektóre z tych sposobów sprawiają, że czujesz spokój, komfort i satysfakcję zamiast wykończenia. Ale jeżeli uparcie bronisz kółeczka, to chociaż to kółeczko jest nic nie warte, to wszystkie twoje siły i tak pójdą na bicie się o to kółeczko. A już wcześniej byłeś zmęczony, bo biegałeś po tym kółeczku. I jak się pobijesz i ktoś odpuści i powie: dobrze, zostań sobie sam w tym kółeczku, ja już nie będę ci próbować przekonać, żebyś wyszedł z kółeczka, to ty wrócisz do tego kółeczka i dalej będziesz biegał. Jasne, że będziesz zmęczony, bo nie masz żadnego doładowania z zewnątrz. Nic do ciebie nie płynie, bo ty nie umiesz przyjmować, ty umiesz widzieć tylko kółeczko i bieganie po nim w kółko, w nadziei, że gdzieś dobiegniesz. Nie potrafisz stanąć z tak dużym dystansem, żeby zobaczyć, że to kółeczko jest kółkiem, bo nie masz miejsca w tej klatce na to. Więc nie ma nic bardziej konstruktywnego dla człowieka, który się rozwija, jak uznać, że nie wie i zawiesza osądy. Zawiesza swoje myślenie, bo ono zostało ukształtowane w złym miejscu. I jak tarotowy głupiec po prostu patrzy. Nie wie i patrzy. Nie wie, więc się nie zachowuje. W żaden sposób. A świat mu wtedy wpływa do głowy. I mogą wtedy dopiero wpłynąć nowe, mądrzejsze myśli, rozwiązania, zasady zachowania, pomysły, impulsy. Na razie dziękuję. Nagrałam trzy filmy naraz i trochę już jestem zmęczona. Na tyle jestem zmęczona, że nie potrafię powiedzieć, czy dalej jeszcze z tej serii będzie jakiś film, czy nie, ale to się przecież okaże na kanale za tydzień. Mam nadzieję, że za tydzień. Było w moim życiu ostatnio bardzo dużo zmian, dlatego mnie nie było przez jakiś czas na kanale, no ale teraz mamy od 3 tygodni już znowu film we wtorek o 19:45 i bardzo liczę na to, że będę mogła znowu zachować tę ciągłość. Także zobaczymy, czy to będzie o tym, czy już o innym. Dziękuję bardzo.